Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwojewski, razem ze mną Michał Oleksiejczuk. Cześć, witam. Cześć, Michał. Michał, na początku zaczniemy od ogłoszenia, bo dzisiaj Paweł Kowalik wrzucił zdjęcie z twoim kolejnym rywalem, czyli z Dustinem Jacobim. No i omówmy go sobie. Dla mnie super pojedynek, dwóch stójkowiczów. Dustin aktualnie ma 5 pojedynków, z tego co sprawdzałem w UFC. 4 wygrane, 1 remis. Kilka słów na gorąco po ogłoszeniu. WOTORE 4. Już 21 stycznia. Kup pay-per-view na tvwotore.com. No to jest taki rywal, myślę, że spoza top 15 taki najlepszy. Najbardziej wyróżniający się i tam przedostatnią walkę stoczył z Kutelabą, którą uważam, że no, ta walka była równa, ale myślę, że na korzyść właśnie Dustina. I no to jest dobry zawodnik, dobry stójkowicz, taki striker, twardy gość, więc się też no, nastawiam się na mocną walkę. Będziesz obalał? Nie, ja nie idę w nogi, na pewno nie. Mam tą stójkę i ja ją ciągle doskonale. Wiadomo, że robię wszystkie płaszczyzny, poprawiam to, jestem w tym coraz lepszy, no ale to jakby UFC stawia na mnie dlatego, że no, że idę i nie kalkuluję i w tych wymianach bokserskich jakby się pokazuje i to będę szedł w to dalej, więc obaleń raczej nie zobaczycie. Spodziewałeś się ogólnie, że UFC da ci rywala właśnie stricte stójkowego, on ma dużo pojedynków w kickboxingu, dużo tych pojedynków tam stoczył, czy spodziewałeś się, że może być może nawet dostaniesz kogoś z topki? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo ja zgłosiłem gotowość tak właśnie na marzec, oni mi dali tak naprawdę jego od razu, ja zaakceptowałem i tak jakby nie liczyłem na nic, po prostu dali mi jego, ucieszyłem się, fajnie, dobry zawodnik, który myślę, że bo jeśli ta walka pójdzie na moją korzyść, no to już mi do top 15 pozwoli wejść. Marzec, z tego co pamiętam, chyba sam początek marca, 5 marzec, Las Vegas. Fajnie, ogólnie też wycieczka za ocean. Kiedy planujesz wyjechać już właśnie za granicę, żeby tego jetlaga się pozbyć? Czy najgorzej jak się wraca, to wtedy cię ten jetlag taki dopada mocny. A tam myślę tak na 8-9 dni przed, byłem teraz zbukał z kasem, jak walczyłem to byłem na 2 tygodnie przed, a to było za długo, bo ja się już czułem dobrze, wszystko było ok, a tu jeszcze tydzień trzeba było czekać i zamulać, więc myślę tak na 8 dni przed, to zresztą konsultowałem to już z tymi, którzy byli. I te 8-9 dni to jest jak najbardziej no, taki czas, gdzie się zaklimatyzuje na spokojnie. Michał, no i chyba najważniejsze pytanie aktualnie, okres przygotowawczy. Jak go będziesz spędzał, gdzie go będziesz spędzał, gdzie będziesz trenował? Czy będziesz miał jakiegoś head coacha nad sobą? Jak to będzie wyglądało? Czy nie? No, ja mam teraz trenera o jiu-jitsu, Filip Ostrowski, on mi jakby pomaga, mi Bartkowi, tam Czarkowi prowadzi nas, jestem bardzo zadowolony. No tych płaszczyzn, których trenerów miałem wcześniej, no to każdy jakby zostaje na swoim miejscu. I od zapasów jest Ernest Dorosz, boks, no to wiadomo, Iwan Kirillow, co tam mamy jeszcze, no to jiu-jitsu Filip Ostrowski, motoryka, siła Łukasz Bord, tam mentalna płaszczyzna to Frank Barton, więc tu jakby cały mój team jest zgrany, sparring partnerów też mam mocnych, bardzo mocnych i co, no idę do góry, więc tu jakby nie zaburzyło to jakoś strasznie mojego rytmu przygotowań. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że jestem czuję się w bardzo dobrej dyspozycji. Ostatnio wrzucałeś zdjęcie z Copacabany, naprawdę mocna ekipa. Sam zebrałeś tę ekipę do właśnie być może, nie wiem, ten sparingów, czy po prostu przez przypadek wszyscy tam się spotkaliście? Nie, no przez przypadek to nie. Zawsze jakby jak ja, Czarek, Bartek, to jest jakby nasz filar taki naszego teamu. Jak się gdzieś pojawiamy, no to zawsze każdy pyta. Jak pojawiliśmy się na Copacabanie, było to samo. Zaczęliśmy tam robić to jiu-jitsu. I zaraz to nowi ludzie do nas dobijali i to w sumie nie jest przypadek, bo my solidnie, mocno pracujemy, chcemy tego sukcesu i to też przyciąga ludzi. Nie mamy jakby problemów z tym, żeby szukać gdzieś tam sparring partnerów, kogoś prosić, tylko przychodzą sami, no bo też mają z tego korzyści, że mogą trenować z nami, no a my z nimi, co mnie bardzo cieszy i tak jak właśnie mówisz, to no jest ta duża ekipa i fajnie, bardzo się cieszę, jak mogę trenować z taką liczbą osób.
Michał, ty jeszcze w poprzednich wywiadach, ja wszystkie obejrzałem, mówiłeś, że masz dużo propozycji od innych klubów, żeby przyjeżdżać, żeby trenować, żeby sparować. Będziesz gdzieś chciał wyjechać na kilka tygodni na ten okres sparingowy taki najmocniejszy? Wiesz co, na pewno będzie tutaj wszystko, znaczy większość tych sparingów to będzie Warszawa. Jest tutaj dużo dobrych kickboxerów, jest WCA, więc też na pewno, no pójdę na pewno tam na sparingi, bo też już rozmawiałem tam z osobami stamtąd, więc no będę musiał jeździć, no bo chcę na tej walce wypaść dobrze i muszę mieć bardzo dobrych sparing partnerów do tego, żeby po prostu no być gotowym na tą walkę, więc no sparing partnerów będę miał, myślę, jak na tą chwilę tak sobie wszystkich bym wymienił, to naprawdę myślę, że to będzie jeszcze lepszy kamp niż dotychczas, no nie? Że będą to różnorodni sparring partnerzy. Czyli co, oficjalnie zobaczymy Michała Oleksiejczuka w WCA? Jak na sparingach, jak najbardziej, tak? A tutaj mówię, Oleksiejczuk team cały czas i jakby, no ja ten swój sztab mam już od kilku lat, więc no sparingi, tylko i aż w sumie sparingi, bo to w sumie będzie teraz już kluczowe i najważniejsze, żeby to dociążenie mieć bardzo mocne. Ale nie planujesz tak jakby identyfikować się na razie jeszcze z innym klubem? Chodzi mi właśnie o postać takiego head coacha, tak jak wiesz, WCA załóżmy jest trener Jocz, wcześniej miałeś trenera Oknińskiego, Ankos, trener Kościelski. Chodzi mi o coś takiego. Nie, na pewno nie. Nie widzę jakby dla siebie teraz, wiadomo, z całym szacunkiem do wszystkich, trener Jocz, trener Kościelski, trener Okniński, to są dobrzy trenerzy, ale no nie widzę tego, bo to, co ja mam, to już to bardzo dobrze funkcjonuje od kilku lat, więc no nie widzę potrzeby takiej, żeby jeszcze dodatkowej osoby szukać jako head coacha i no na tą chwilę to nie jest mi to potrzebne i myślę, że nie będzie. Chciałem się podpytać o twojego brata, Czarka Oleksiejczuka. Jak wygląda sprawa u niego? Jakieś wstępne plany kolejnej walki są? Obrony pasa w Fenie? Na razie to nie wiem, nie ma jakichś konkretnych propozycji, czekamy i zobaczymy, co będzie. Czarek to jest w treningu, cały czas trenuje, pomaga też nam w przygotowaniach, mi i Bartkowi, więc zobaczymy, jak to będzie. Też wiem, że Fen ma być w marcu, trochę to się też krzyżuje z moimi planami, bo ja też mam walkę w marcu i nie wiemy na razie, gdzie Czarek wystąpi, zobaczymy. Widziałem, że Czarek też startuje ze swoją grupą. Może możesz tutaj też ogłosić, jak będziecie mieli zajęcie u siebie, trochę osób nas ogląda, może ktoś wpadnie. Znaczy wiesz co, Czarek nie prowadzi, my akurat tam, gdzie ja mam swój klub, tą swoją salę, to my nie prowadzimy. Wrzucał chyba ostatnio. Wiesz co, tak, wrzucał, tylko że on prowadzi zajęcia na Fitpointie, także okay. Tam wszystkich zapraszam, Fitpoint Włodawa, to też jest taki nasz przystanek, zawsze też tam robimy zapasy, więc tam zapraszam na treningi z Czarkiem, a my jako klub to tak naprawdę, no my tylko trenujemy, to wszystko bardzo fajnie wygląda, ale nie prowadzimy zajęć, no bo nie ma na to czasu i my po prostu robimy tak jakby swój team i my po prostu trenujemy, rozwijamy się i tyle. Michał, teraz rozmawiając z tobą zauważyłem, że jesteś tak bardzo zrelaksowany. Dużo tak jakby jest ci łatwiej teraz niż było ci wcześniej. Dużo lepiej się czujesz na tym etapie, jak po prostu wszystko zależy od ciebie. Wiesz, o czym mówię. Wiesz co, czy zależy ode mnie? No na pewno jakby mam dużo do powiedzenia i miałem w sumie wcześniej też, bo do tych wcześniejszych walk też i ściągałem sparring partnerów, dużo było rzeczy na mojej głowie. Ale czy ja wiem, czy spokojniejszy? Ja to, wiesz, niezależnie od sytuacji jakby szukam rozwiązania i no już od jakiegoś czasu nie podchodzę emocjonalnie do większości rzeczy, tylko po prostu, no jak coś nie idzie, to po prostu szukam rozwiązania i idę do przodu, więc nie, jakby jakoś bardzo dużej różnicy nie odczułem. Wiadomo, na początku ta cała sytuacja, ta zmiana, było to przykre na pewno, no bo jednak współpracowaliśmy kilka lat i ta współpraca, no jakby to ocenić tak teraz, no to była dobra współpraca, no bo też wygrywałem walki, dwie przegrałem, ale tam chyba cztery, z tego co pamiętam, chyba tak, cztery wygrałem, więc to też była dobra współpraca, no ale to mówię, no trzeba iść dalej, jakby już to się skończyło, jest nowy rozdział i tyle. A tak już po tym całym szumie medialnym, ciężki to był trochę okres, kiedy wszyscy się dopytywali, pewnie dzwonili o wywiady, o to wszystko, dopytywali się, jaka jest prawda twoja, jaka jest prawda trenera. Dobrze, że już to jest wszystko za tobą?
Wiesz co, też tak samo, jakby, kurczę, miałem już wiele różnych sytuacji życiowych i tak samo, no, już myślę, dorosłem też do tego, żeby tego nie brać tak emocjonalnie do siebie. Mówię, na początku, no nie było to fajne, no ale później już jak mnie tam każdy dopytywał, to sam pytałeś o wywiad, no powiedziałem, poczekajmy, spotkamy się. Zrozumiałem. Tak, kiedy indziej. I tyle. Co prawda tam byliśmy chyba z tego co pamiętam w Koloseum, ale to chyba Czarek był wtedy, ja z nim tylko pojechałem, nie brałem w tym udziału. Kurczę, powiem ci, staram się w ogóle nie wchodzić w te media. I tyle. No, uważam, że już ten temat jest zamknięty i co? No już myślę, nie należy do tego wracać. Myślę, że i trener jakby od nas miał dużo pozytywnych rzeczy, my od trenera. No i tak trzeba jakby o tym myśleć i po co tutaj myśleć o negatywnych rzeczach, to tylko się rozdrapuje jakieś tam rany, które... Dokładnie, ale i tak to wszystko przebiegło w tak łagodny sposób, którego chyba nikt by się nie spodziewał i niech tak zostanie. Nie róbmy niepotrzebnych afer. Michał, jakie plany na ten rok? Ile pojedynków? 3 walki standardowe, takie każdy chciałby stoczyć? Czy jaką masz wizję na ten rok? Wiesz co, też ciężko mi powiedzieć. Ogólnie mój jakby... Taki plan na ten rok to jest rozwijać ten team, rozwijać klub i po prostu być coraz lepszym w tych wszystkich płaszczyznach. I to wiesz, jest to uzależnione od wielu czynników, ile to będzie walk, bo zależy, wiesz, czy będę zdrowy, czy wszystko będzie ok. No na razie to wszystko idzie mi dobrze, przygotowania idą dobrze, więc skupiam się teraz na tej walce. Jeśli by się udało zawalczyć 3 razy w roku, no to byłoby super, no. Ale zobaczymy. 2 walki to też jest spoko, więc zobaczymy, jak się będę czuł po tej. Dobra, Michał, to co? Dziękuję ci bardzo za podsumowanie, za krótką rozmowę. No i co? No i czekamy na ten marzec. Czekamy jakiegoś chaosa być może. No zobaczymy. Nie nastawiam się, ale zrobię wszystko, żeby była dobra walka. Dzięki. Trzymaj się. Dzięki.